Jeden z popularnych mówców katolickich, zresztą całkiem sympatyczny. Czasem ten w ogóle mówca ma coś ciekawego do powiedzenia. Całkiem niedawno na jednym z nagrań powiedział, że skoro ofiara Jezusa Chrystusa jest doskonała, to z całą pewnością każdy będzie zbawiony i piekło będzie puste. W ogóle wspomniał tam o jakichś kręgach zbawienia, chyba 7, jeśli dobrze pamiętam, mówiąc, że każda grupa osób, obojętnie w co wierząca, ma taki swój krąg. Wspominał, że muzułmanie będą zbawieni, chyba są na 3. czy 4. kręgu, jeśli tylko ci ludzie będą dobrymi ludźmi. No, pozwolił sobie ten mówca katolicki nawet na takie dywagacje dotyczące tego, że on osobiście wierzy, że każdy człowiek po śmierci będzie zapytany przez Boga i przekonywany przez Boga, żeby wstąpił do nieba. W sensie, że ktoś umrze i Bóg będzie mówił: słuchaj, no ale może byś jednak wszedł do radości mojej, może jakby skorzystałbyś z tego i wstąpił do nieba. Taki miszmasz, taka przyjemna mowa, która każdemu się spodobała i połechciła bardzo wiele uszu, jak widać z komentarzy pod tym nagraniem i pochwał względem tego mówcy. No tylko, że jest jeden problem. To są totalne bzdury, to jest totalne kłamstwo, nie mające nic wspólnego ze Słowem Bożym. Przecież człowiek, który nie jest przekonany przez Ducha Świętego o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie, taki człowiek zawsze dochodzi do wniosku, że nie jest taki zły. No i przecież dziwne by było, gdyby trafił do piekła za swoje czyny. Pamiętam, że nawet jak służyłem w służbie więziennej, to tacy porządni przestępcy, tacy, którzy jakby nie są takimi rzezimieszkami, tylko naprawdę coś trudnego i coś bardzo niecnego zrobili, to nawet tacy ludzie dochodzili do wniosków, że przecież nie są tacy źli. Co prawda kradli, co prawda bili innych ludzi, pobili na przykład kogoś na śmierć, ale przecież robili to, żeby ich dziecku nic nie brakowało, całkowicie zapominając, że żeby dziecku nic nie brakowało, to wystarczy ciężko pracować. Nie trzeba okradać i bić innych ludzi, żeby to zrobić. I nawet tacy ludzie dochodzili do wniosku, że no ale oni nie są tacy źli, przecież oni to robili z dobrych pobudek. No więc każdy bez Ducha Świętego dochodzi do wniosku, że nie jest taki zły. No i w zasadzie to powinien iść do nieba. No i niestety ta mowa tego popularnego mówcy katolickiego trafiła na podatny grunt i połechciła wiele usz, spowodowała wiele zamieszania. Czasem mam w ogóle takie wrażenie, że taka popularna wiara, na niczym nie oparta, w Polsce przynajmniej, polega na tym, że ludzie wierzą, że po śmierci trafią na taki sąd wielkiej wagi. Na tym sądzie będzie taka wielka waga, która zmierzy złe uczynki, zmierzy dobre uczynki. Jeśli przeważą dobre, no i wiadomo, przecież muszą się podwójnie liczyć, no to wtedy się pójdzie do nieba. Jeśli przeważą złe, to to wtedy jeszcze według tego popularnego mówcy Bóg będzie nas przekonywał, że przecież ostatecznie nie jesteśmy tacy źli i może z łaski swojej weszlibyśmy do nieba. To jest w ogóle nieprawdopodobne, że my w ogóle takie bzdury słyszymy nie tylko od ludzi, ale od tak zwanych duchownych, którzy powinni tych ludzi prowadzić. Natomiast prowadzą tych ludzi hurtem prosto do piekła, bo nie wspominają o Ewangelii, nie mówią prawdy na temat Ewangelii. Wielką prawdą Ewangelii jest to, że jeżeli ktoś nie odkryje złej nowiny o swoim sercu, jeżeli ktoś dzięki Duchowi Świętemu nie zobaczy, że w standardzie Bożej świętości jedyne, na co my tak naprawdę zasługujemy, to Boży gniew, że naszym zachowaniem, naszymi myślami, naszymi ustami zasługujemy tylko i wyłącznie na Boży gniew. Jeżeli ktoś tego nie odkryje, jeżeli ktoś nie odkryje tej złej nowiny, to w ogóle nie będzie zdolny do tego, by przyjąć dobrą nowinę. Dobrą nowinę, a więc, że Jezus Chrystus zabrał na krzyż Golgoty nasze przewinienia i karę za grzechy wszystkich, którzy w Niego uwierzyli.
Tylko że znowu, uwierzenie w Jezusa Chrystusa skutkuje radykalną przemianą życia. Skutkuje życiem, które staje się ofiarą wdzięczności za to, co Jezus Chrystus dla nas zrobił. Życiem, które staje się nowe. A my stajemy się wtedy nowym stworzeniem, funkcjonującym przez pryzmat nowego narodzenia. Inaczej nie ma wiary w Chrystusa. Inaczej to jest tylko wycieranie się tym, co stało się na krzyżu Golgoty, i takie wycieranie się jeszcze nikogo nie zbawiło. Oczywiście, bo tam ten właśnie popularny mówca na ten werset się powołał, to prawda, że w Dziejach Apostolskich w 3 rozdziale, w 18 wersecie czytamy takie słowa: Bóg zaś wypełnił w ten sposób to, co zapowiedział przez usta wszystkich proroków, że Jego Chrystus cierpieć będzie. To prawda, że Chrystus cierpiał za grzechy. To prawda, że Chrystus zmarł za wszystkich, którzy w Niego uwierzyli. Tylko że w tych Dziejach Apostolskich po tym wersecie jest kolejny werset, 19 werset. Przeto upamiętajcie się i nawróćcie się, aby były zgładzone grzechy wasze. Jeśli ktoś nie odwraca się od swoich grzechów, jeśli ktoś nie nawraca się w kierunku Boga, to jego grzechy wcale nie są zgładzone ofiarą Jezusa Chrystusa. Po prostu tyle i aż tyle. Jeśli ktoś nie odwraca się od swoich grzechów, jeśli ktoś nie nawraca się w kierunku Boga, to nie jest zbawiony, nie jest uratowany i nie ma nic wspólnego z tym, co wydarzyło się na krzyżu Golgoty. To, co się stało na krzyżu Golgoty, nie jest wycieraczką do brudnych butów, żeby po tym deptać, żeby zapominać o wielkiej prawdzie Ewangelii. Jeśli ktoś powołuje się na śmierć Syna Bożego, a w tej deklaracji nie ma jednocześnie świętego życia, niech bardzo uważa. Dlatego, że jest pewna czerwona linia, za którą jest po prostu duchowa śmierć. Jeśli ktoś na ustach ma Jezusa Chrystusa, rozumowo rozumie, co stało się na krzyżu Golgoty, ale jego serce i jego czyny nadal należą do diabła, no to trzeba bardzo uważać, bo można przekroczyć cienką czerwoną linię, za którą jest tylko śmierć. Dlatego, że w Słowie Bożym w Hebrajczykach, w 6 rozdziale czytamy takie słowa: jest bowiem rzeczą niemożliwą, żeby tych, którzy raz zostali oświeceni i zakosztowali daru niebiańskiego i stali się uczestnikami Ducha Świętego i zakosztowali Słowa Bożego, że jest dobre oraz cudownych mocy wieku przyszłego, gdy odpadli, powtórnie odnowić i przywieźć do pokuty, ponieważ oni sami ponownie krzyżują Syna Bożego i wystawiają Go na urągowisko. Jeśli ktoś powołuje się na Jezusa Chrystusa, jeśli ktoś mówi o tym, co stało się na krzyżu Golgoty, głosi dobrą nowinę z pominięciem złej nowiny o stanie serca grzesznika, jeśli taki ktoś nie żyje przemienionym życiem, jeżeli mowa o tym wszystkim nie skutkuje upamiętaniem i nie skutkuje nawróceniem, to jest to zwyczajne naśmiewanie się i naigrywanie z ofiary Jezusa Chrystusa. Dla takich ludzi nie ma ratunku. No nie ma ratunku, dlatego że nie można bezkarnie deptać po tym, co zrobił Jezus Chrystus na krzyżu Golgoty. Tacy ludzie usłyszą od Jezusa Chrystusa: nigdy was nie znałem, odejdźcie ode mnie ci, którzy czynicie nieprawość. No, czasem mam wrażenie, że ludzie, którzy lekko sobie do tego podchodzą, tak zwane, ja to zawsze tak nazywam, liberalne towarzystwo dobrej książki, którą jest Biblia i wzajemnej adoracji, tacy ludzie zwyczajnie wystawiają Jezusa Chrystusa na urągowisko. Ponieważ bycie chrześcijaninem, co prawda, jest ogromnym przywilejem, bo to ogromny przywilej, że Bóg okazał nam łaskę. Jednocześnie nie możemy zapomnieć, że bycie chrześcijaninem to ogromna odpowiedzialność. Dlatego, że ludzie patrząc na nas, słuchając nas, obserwując nas, wyciągają wnioski nie tylko na nasz temat,
ale również na temat Kościoła Jezusa Chrystusa i głowy tego Kościoła, samego Jezusa Chrystusa. Czas w końcu zrozumieć, że dla niektórych ludzi będziemy jedyną Biblią, jaką przeczytają, i jedynym obrazem Chrystusa, jaki zobaczą. Więc bądźmy Słowem Boga, bądźmy rękami Boga w tym świecie, żyjmy jak ci, którzy są łaską dotknięci i łaską przemienieni. Wspaniałości z nieba. Do usłyszenia jutro. Niech dobry Bóg błogosławi każdemu obficie, byśmy byli błogosławieństwem dla drugiego człowieka. Błogosławieństwem, a nie przekleństwem. Pa.